jest taka piosenka Lula Chrisa, która nazywa się Blueberry Yum Yum. Popatrz tylko, pisałem pięknie swój policzek. Dzień dobry oficjalnie, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i zapraszam Was na przegląd warszawskich jagodzianek. Udałam się do najbardziej ekscytujących mnie adresów. Wybrałam 3 miejsca, ale mogę Wam zdradzić, że w tym filmie znajdzie się jeden bonus. I postanawiam po prostu w jednym momencie przetestować te wszystkie smaki. Dokupiłam też parę ciekawostek, no i przede wszystkim zaprosiłam do testu moje dwie przyjaciółki, więc będziecie mieli opinię na żywo. Dziewczyny będą wiedziały, co jedzą, więc będzie bardzo ekscytująco. I dodam jeszcze, że partnerem tego filmu jest telefon Google Pixel 8 Pro, na którym jest nagrywany ten materiał. Jest to jedyny telefon zaprojektowany przez Google, który ma przeróżne funkcje AI, o których mówiłam Wam na Instagramie. Telefon jest super zaprojektowany, nagrywa w super jakości, jak widzicie, i będę go testowała podczas robienia tego materiału, także sami macie dowód na to, jak on działa. Zapraszam Was bardzo serdecznie i nie mogę się doczekać, aż poznam Wasze ulubione jagodziankowe adresy i Wasze preferencje. Do dzieła, a raczej do stołu. To jest jagodziankowe włamanie. Dzień dobry. Dostawa jagodziankowa do lokalu prywatnego. Uwaga. Ta-dam! Jeszcze są ciepłe. Boże, jak się jaram. Jezu, jak się cieszę. Dobra, słuchajcie, jestem... Widzicie to? Tutaj była powódź. Czyli ta świeża jagodzianka, na którą czekałam godzinę, przemiękła. Ale tak myślałam, że z nią będzie. Dlatego, że widziałam, jak ludzie jedzą tę jagodziankę. I ja kiedyś jadłam jagodziankę widelcem w Eterze i ona była pyszna, ale to nie jest do końca to, czego oczekujesz od doświadczania jagodzianki. Możesz ochotę wziąć ją do ręki i się tak w nią wgryźć, a jak jesz ją widelcem, to jakbym siadła trochę taki placek? Dobra, słuchajcie, jakby przechodzimy do rzeczy. Więc mamy tutaj jagodzianki z 3 miejsc, które na maksa mnie ekscytują. I dziewczyny, które tutaj są ze mną, nie wiedzą, która jest która. Ja udałam się do 3 miejsc rozsianych po prostu po Warszawie. Takich, z których bardzo chciałam spróbować jagodziankę. I miałam początkowo taki pomysł, że może po prostu każdego dnia będę próbowała innej, ale wydaje mi się, że jest o wiele bardziej ekscytująco, kiedy możemy na żywo porównać sobie te jagodzianki. Więc ja się tak trzęsę, nie wiem, czy to dlatego, że jestem już głodna, czy dlatego, że widzę tyle cukru, ale może po prostu otworzę te piękne pudła. I zobaczymy, jak one się prezentują. Dobra, tutaj też trochę, tutaj też miało miejsce lekkie lekki przeciek. Zobaczymy, jak one przetrwały ten upał i przeniesiemy je na talerzyki. Zdradzę, że są dwie jagodzianki, które nie są klasyczne i specjalnie je kupiłam, bo są dosyć podobne do siebie teoretycznie, jakby z idei, i pomyślałam, że w drugim rzucie sobie jeszcze je testujemy, więc przełożę je po prostu na inny talerz i będziemy je... Wow, jakie to było ciężkie! Jezus, to też jest ważne chyba do testu. Jakie to jest bogate i drogie. A, ja! Widzicie to? Wylewa się z niej. Zaczynamy pięknym nożem. O Jezus, jakie to piękne. To było bardzo satysfakcjonujące. Tak powie... Okej, okay, wow, ja już jestem zachwycona. Dobra, jest bardzo mięciutka. Czuć, że jest kruchutkie, delikatne, maślane ciasto. Na mnie robi świetne wrażenie, jeśli chodzi o te pierwsze doznania. Jest okay. Dużo jagód. Spoko, bo nic się nie rozlewa, można sobie wygodnie zjeść, więc spoczko. Ja zabrać kiedyś... do pracy. Tak, nic nie przemiękło i ja kiedyś jadłam tę jagodziankę lata temu i pamiętam, że właśnie trochę się z niej wylewało i to było nieporęczne, ale zobaczymy, jak będziemy gryźć. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy większą jagodziankę, która właśnie się wydaje, jakby w środku było dużo powietrza, które uleciało. Nie wiem, czy to widzicie pewnie. I ona jest bardziej mięciutka, to się wydaje taka bardziej kruchutka mimo wszystko. Ma więcej cukru pudru. Podobna ilość kruszonki, mam wrażenie. I tutaj jest japa. Jest cięższa, jest bardziej miękka i mam wrażenie, że jak się ugryzie trochę, to się po prostu wszystko tak rozpłynie i osunie. Nie jest aż taka pancerna. Dobra, mamy numer 3, który rozmiarem przypomina głowę. Jest gigantyczna. Jak ją przenosiłam, to jest też w ogóle strasznie ciężka.
ma bardzo dużo kruszonki innej, bo te kruszonki są takie drobniutkie, a ta jest taka, no taka jak z ciasta, nie uważacie? Taka jest naprawdę... Właśnie przez to wygląda trochę na taką gliniastą, więc zobaczymy. Znaczy, szczerze, ja nie wiem, jak ja mam to podnieść, bo jedyne chyba, co mogę zrobić, to tak podważyć od dołu. Okej, wygląda pięknie. Naprawdę wygląda pięknie, ale dla mnie wygląda już jak ciasto. No. I jest mega ciężka i dlatego ją tak trzymam, bo realnie wydaje mi się, że nam się po prostu rozpadła. Ale no, jest to na pewno słuszny kawał. Słuchajcie, to jest pierwsza jego dzianka. Nie wiem, jak to ugryźć. Dobra. Boże, jak wy mnie zazdrościcie. No. No, boisz się coś powiedzieć. Dobra, powiem jedno, a mam ochotę zjeść całe. To jest ten case. Więc teraz siadajcie tu małe. Ja już się nie mogę doczekać, bo po prostu... Ja się ostatnio w ogóle zastanawiałam, czy ja lubię jego dzianki. Jest taka delikatna. I taka aksamitna wręcz, nie? Jest taka, że się rozpływa w ustach, tak. Że aż chcesz jej zjeść więcej, że nie myślisz sobie, o wow, to jest takie mocne, że wystarczy mi gryz, tylko i on coś takiego, że mógł zjadł od razu całe. Tutaj jakiś mocny proces. Zastanawiałaś się, czy lubisz jego dzianki? W ogóle się zastanawiam, czy ja lubię jego dzianki. Ale... że tak powiem, elaborate. No bo są te jagody. Kocham ten program. Ja już ale one są tak takie, żyć. Wiesz, zdżemowane. A ja lubię świeże owoce. I one wtedy są kwaśniejsze, jak są świeże chyba, nie? Okay. Bo widzisz, ale niby nie lubię jagodzianek, ale tak, i to pytanie, jem. Czy ta kwestia, że to jest po prostu słodkie i tłuściutkie, czy no. Po prostu jest pyszne? Bo moim zdaniem jest naprawdę pyszne. Jest bardzo, bardzo smaczne. I ona pewnie ustanowi jakiś taki... benchmark do tego, co będziemy tak, co będziemy dalej, będziemy pewnie do niej odnosić te kolejne. Fajne jest to, że nie ma aż tak dużo bułki. Jakby ja kocham bułkę, ale jakby było za dużo bułki, to wtedy te jagody by tak zniknęły, a one zgadzam się w pełni. Są na pierwszym planie. Zgadzam się w pełni, bo ja jestem z tych osób, które zdecydowanie wolą, kiedy jest mało ciasta, kiedy ono jest delikatne, rozpływające się, nie dominuje, więc jak jest taka drożdżówa tradycyjna z dużą ilością ciasta, to nie jest mój team. Dziękujemy. Ale emocje. No, emocje sięgają zenitu. Słuchajcie, teraz idziemy w opcję ciasto. Nie ukrywam, że jest to bardzo ekscytujący bajt. Zobaczcie, to wygląda, wiecie jak to wygląda? To jest jak takie berry crumble, takie ciasto. Nawet nie, że crumble, to właśnie jak taki jakby po prostu ciasto z dużą ilością. To ma potencjał moim zdaniem. No mi się wydaje, że to może być twój ulubieniec. Cisnę. Boże, czekam na werdykt. Jakie to jest dobre. I po prostu wiecie co, ja kocham kruszonkę. Jakby, no, ja nie wiem, czy to jest klasyczna jagodzianka, nie wiem, czy to się zalicza. Ale po prostu musicie tego spróbować. To ja spróbuję ręką. Ja muszę wziąć takiego gryza. Ja ogólnie jestem zdania, że jedzenie nożem i widelcem jest bardzo przereklamowane. Wiemy, wszyscy widzieliśmy film z Australii. No właśnie, kto oglądał, ten wie. Ale zobacz, można wziąć w rękę. To jest inna historia. Ile tu jest jagód? Jak widać na załączonym obrazku, jagody zdominowały. To jest bardzo jagodowe. Znaczy ja uważam, że to jest przepyszne. Jest słodsze na pewno. Jest pyszna ta kruszonka, ale dla mnie minusem jest to, że po prostu wylewają się te jagody i się tak wszystko brudzi i po prostu musisz to zjeść szybko i tak mięknie. Minus wylewanie. Plus, że ona jest podobnie delikatna, ale ilość kruszonki... Na plus? Czy... Na plus. Okay. No bo jest jej więcej i możesz czuć ten crunch. Ciekawostka jest taka, że ja kojarzę jagodzianki z dzieciństwa z Łodzi. I nasze jagodzianki, które prawdopodobnie kosztowały wtedy 3 zł, pozdrawiamy, one nie miały w ogóle kruszonki. To były po prostu takie bułki z cienkim, właśnie łamiącym się cieście, więc stąd może ta moja skłonność do niebułowatych jagodzianek i nie miały nic z kruszonki, więc dla mnie to jest przepyszne, ale to jest trochę o czymś innym. To jakby kruszonka jest w roli głównej moim zdaniem, jakby kruszonki z jagodami. I to jest wspaniałe. Czyli to, tak, czyli jesteś... Bo to jest tak jakbyś właśnie jadła crumble, a ja love crumble. Tak, no bo ja sobie nie lubię drożdżowego, więc to powinnam powiedzieć, że to jest najlepsza opcja, bo to drożdżowe jest tylko sakiewką. I można się słodko ubrudzić. Nasza ostatnia jagodzianka trzyma się bardzo dobrze, ma dużo kruszonki, ale zupełnie innej. Zobaczcie, ona jest też bardzo wypieczona od spodu. Myślę, że jest bardzo maślana. Ta kruszonka tak cudownie chrupie, zupełnie inaczej niż tamta. Wiadomo.
Nic nie wiadomo, to jest jak mecz na euro. W ostatniej chwili nie wiadomo. Nie uważasz, że ona skłania do myślenia? Tam jest jakiś aromat. Tam jest jakiś taki aromat. Jaki to jest aromat? Myślisz? No to, nie wiem, czy aromat, ale tam jest jakiś smak, którego nie rozpoznajesz. Nie było. Mi się wydaje, że dla mnie, może ugryzę, dla mnie to chodzi o palone masło. Moim zdaniem to jest palone masło. Ja tak nie jestem tego pewna, ale dla mnie to smakuje jak palone masło. I moim zdaniem to jest super. Jest takie coś karmelowego w niej. I łatwiej się trzyma. Tak. Możesz ją wziąć. A jednocześnie jest cięższa niż ta pierwsza, bo ta pierwsza była taka leciutka, haps, a ta jest taka, że wziąłeś gryza i ten gryz tak z tobą chwilę, ja nie mam tak, że od razu musiałam się rzucić. Ja mam wrażenie, że te jagody są kwaśniejsze. Tak. Dobra, nie, ja jeszcze sobie wezmę. No, nie jest tak, nie jest, jest takim dżemem. Jesteście gotowe? O, wow, no dobra. To najpierw zagłosujemy, tak? A potem sobie pójdziecie. Ja zrobię wywód, co to było. Dobrze, ale no tutaj mamy wygrywa. Ostatnia pozycja. Ku mojemu zaskoczeniu, więcej kruszonki było na tej na dwójeczce i myślałam, że dlatego wygra, ale ta kruszonka chrupała tak, jak powinna. Nie było za słodko w środku. Łatwo się trzymało i ilość jagód też była idealna. I był ten inny, fajny smak. A miałabyś powiedzieć miejsce drugie i trzecie? Tak, miejsce drugie to była dwójeczka, a miejsce trzecie to była jedyneczka. Ja zgadzam się z moją przedmówczynią. Ja mam takie samo zdanie. Bardzo mi się to podoba, że jest dużo jagód i one są takie lekko kwaśne. Kruszonka jest taka spalona i no bułeczka pyszna. I właśnie nie ma tego trochę dziwnego posmaku. Ta pierwsza była moim zdaniem najgorsza. Ale a była dlaczego? Też pyszna. Była nie pyszna. Wiem. Była pyszna. Była pyszna, ale najgorsza wśród tych trzech. Nie wiem, najgorsza wśród pysznych jagodzianek. Tak. I ta druga była też super, bo miała pyszną kruszonkę. Karo, ty masz kruszonkę w ogóle. No to chodzi, więc mówi się, każda wariatka ma w głowie kruszonkę. Słuchajcie, najpierw powiem, co sądzę. Nie wiem, czy to jest, o co chodzi, ale kurde, ja się z wami totalnie zgadzam. Uważam, że numer 3 była najpyszniejsza, bo nie jest za słodka, a jednocześnie ma ten taki karmelowy, w sensie ten palony posmak, co jest niesamowite. Jest strasznie interesująca, jakoś mam takie poczucie. Ta środkowa była taka bardzo komfortująca. Pewnie bym jej nie zjadła za dużo, bym jej nie zamówiła, ale widać, że jest taka mega bogata i ta kruszonka jest naprawdę jest po prostu przepyszna. Dla mnie jest ogólnie za słodka, ale jest przepyszna. Jest taka, że po prostu, myślisz, jak można dać słodkiego, to jest taki hit. Myślę, że na pół z koleżanką. Całej nie da rady. Nie ma opcji. Natomiast ta trzecia jest dla mnie i strasznie jest mi głupio, bo ja kocham to miejsce. Jest dla mnie trochę bez smaku. W sensie, że nawet bym ją chociaż posoliła, bo ona jest dosyć wytrawna, ale nie ma czegoś takiego, nie ma takiego czegoś, co cię zaintryguje w niej. Jest po prostu smaczna. Ale z drugiej strony, jadłam już dwie jagodzianki, trzy, i te wszystkie trzy są lepsze niż te trzy pozostałe, więc nadal bym powiedziała, że to są przepyszne jagodzianki. Ale no, numerem jeden jest ta jagodzianka, więc może po prostu powiem wam od końca, bo to ma sens. Pierwszą jagodzianką, jaką kupiłam, jest jagodzianka, która dostała trzecią notę. I to jest jagodzianka z pracowni Panna na Mokotowie. Tam przyjechałam rano, oni między 9 a 9.30 mają jagodzianki i po prostu wyprzedają, jakby wiadomo, kto pierwszy, ten lepszy. I za dwie jagodzianki, tylko jedna była taka z twistem, więc mi się wydaje, że ona jest ciut droższa, ale za te dwie jagodzianki, czyli właśnie klasyczną i tą z twistem, której zaraz spróbujemy w bonusie, stay tuned, zapłaciłam 54 zł. Prawdopodobnie tam jest też wliczone pudełko, więc jakby to jest cena na wynos za dwie rzeczy. I mówię, jedna jest z tych premium. Premium, lol. Także to jest nasze trzecie miejsce, ale jest bardzo pyszna i kocham pracownię Panna, więc jesteście super. Następnie numer 2 to jest jagodzianka, na którą czekałam godzinę, ponieważ jest to jedna z najbardziej rozhypowanych jagodzianek. Czekałam na dostawę, ze mną w kolejce było myślę, że z 50 osób, kolejka zabijała. Kupiłam tę jagodziankę w pakiecie z jagodzianką premium, więc też to na pewno wpłynęło na to, że ta cena jest minimalnie wyższa. Za spakowanie ich do pudełeczka na wynos za te dwie rzeczy zapłaciłam 60 zł 50 groszy. Więc mamy obiad dla całej rodziny. Są ogromne, to jest fakt, że one są rzeczywiście ogromne i spokojnie można dla czterech osób to zaserwować i one po prostu aż wypadają z rąk, więc tak, ale no cena jest jak
powiedziałam. Także mamy miejsce numer 2 i to jest w ogóle jagodzianka, która jest no naprawdę bardzo, bardzo, bardzo popularna. I na końcu nasz numer 1 to jest, może dlatego, że była najświeższa, nie, że to ja kupiłam ją przed sekundą i kupiłam ją w całej w mące na Żoliborzu, czyli u Moniki Waleckiej. I to jest ta jagodzianka, którą jadłam parę lat temu i wtedy uznałam, że to jest najlepsza jagodzianka na świecie. Teraz jest nawet lepsza właśnie o tyle, że nie wypada, nie wylewa się, więc jest super, super wspaniale zrobiona. I teraz uwaga, i za dwie te jagodzianki, tylko mówię, ta już nie była premium, to były dwie jagodzianki klasyczne, bez budyniu, więc tam nie było żadnej droższej, ale za dwie jagodzianki na wynos zapłaciłam 44 zł. I w sumie jest to bardzo fajny wniosek z tego testu. Finalnie naszym faworytem jest jagodzianka, która była, no jednak jest różnica, kiedy płacisz za jagodziankę 22 zł versus 30, szczególnie kiedy kupujesz kilka, no to jest bardzo, bardzo, bardzo duża różnica. Ona oczywiście jest mniejsza, więc to też warto zaznaczyć, ale jest po prostu przepyszna, więc naszym wspaniałym, honorowym zwycięzcom jest cała w mące. A teraz, kochani, bonusowy content z wczoraj, ponieważ wczoraj jadłam pyszną jagodziankę i bardzo bym chciała, żebyście też się dowiedzieli o tym, gdzie można zjeść pyszną jagodziankę, która kosztowała, uwaga, 17 zł. To było nieplanowane, bo ta jagodzianka jest poza konkursem, ale ja obawiam się, że jak ja zobaczę... kurczę. Wow, ej, serio. Tego nie było w planach, słuchajcie, ale ta jagodzianka powinna trafić do tego testu, więc dostaje specjalną nagrodę publiczności. Jagodzianka w trzech krukach z prywatnej, tak? Z małej, nieznanej cukierni. Jest niesamowita. Ja też. Taka, jestem podekscytowana. Więc ciekawe, czy w ogóle pamiętacie, która jest która? Bo one wyglądają podobnie do swoich matek. Mhm. Tak. To jest... Wow. Dobra, ja powiem szczerze, że ja strasznie kocham rzeczy z kremem. Patrzcie. Patrz. Wow. To wygląda pięknie. O, wow. To trochę zmienia bieg historii. Wiecie, co za krem? Bo były dwa i wybrałam jeden. Niech ja pomyślę, czy znam ten smak. Ale to jest o jakimś smaku krem? Tak. Okej, okay, to już powiedziałaś. To tak. Powiedziałaś, że to był ten jaśmin? Tak, bo był waniliowy, jaśminowy. Stwierdziłam, wezmę jaśmin. Przepyszny. Jest przepyszna i zmienia moje zdanie na temat... Nawet nie wiem, czy... Chociaż kurde, nie wiem. No bo jagodzianka jest o jagodach, to już nie jest jagodzianka. To jest bułka z kremem. Bułka z owocami i z kremem. Jest inna kategoria, więc ona nie startuje w tych zawodach. Druga bułka też jest z niespodzianką, a Ada biedna tam operuje kamerą. O Jezus. Niestety, jest to siostra naszej poprzedniczki, więc nie da się jej podnieść. I ta ma to, o czym powiedziałaś, jak widać. To już jest budyń, moi drodzy. Ja się obawiam, że po tym doświadczeniu już nie spojrzę nigdy więcej na jagodziankę. Tak dużo jej zjadłam dzisiaj. Pycha. Ale... Co się z tym kremem jaśminowym? Tak, ten krem jest... Ta jest po prostu hardkorowa. W pierwszej chwili pomyślałam, że o, pyszny ten budyń. Ale po chwili pomyślałam, nie, to w sensie smakuje jak budyń. No smakuje jak budyń, budyniowy budyń. Jest tak. Dla mnie to jest za ciężkie. Uważam, że sama ta jagodzianka jest ciężka bez tego budyniu, a z tym budyniem wcale on mi nie daje takiej lekkości, podczas gdy ten jaśmin daje. Zgadzam się z tym, że to już nie jest jagodzianka. Tak. Ale jest to bułka, którą bym powtórzyła. Tak. Na nią bym wróciła. Tak, tak. Że pewnie jakbym przyszła na kawę z bułką, to bym wzięła tą z kremem. Ale nie oceniałabym, jakbym miała ochotę na jagodziankę, to bym po prostu wolała klasycznie. Ale zjadłabym to na pół z kimś, bo jest jednak słodkie. To teraz powiedz, jeżeli to jest słodkie, to nie wiem, co uważasz o tym. Właśnie chciałam to powiedzieć. Ja teraz mam zdanie na ten temat. Że ugryzłam trochę bardziej z jagodami i to jest słodkie ze słodkim ze słodkim. Jak ktoś kocha słodycze, tak. To będzie zachwycony. Ja kocham budyń. Czyli jesteś, czyli wybrałabyś tę niż jaśmin? Nie, jaśmin, ale ta też jest zajebista. A przepraszam, to nie możesz. Nie, ty możesz, wiesz, ty możesz. Co było najlepsze? Ten jaśmin? Ten jaśmin, no. Czy powiedziałabyś, że jaśmin był lepszy niż każda z jagodzianek klasycznych? Była to najfajniejsza i najciekawsza bułka, ale jeśli chodzi o tamtą kategorię, no to... Okej.
to już wyraziłyśmy opinię. Wyglądacie, jakbyście cierpiały. Nie wiem, jak bardzo jestem uwalona. Ja uważam, że to jest właśnie najpiękniejsze w tym wszystkim. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, że byłyście ze mną na tym tasteście i myślę, że możemy tym samym rozpocząć jakiś cykl. My bardzo dziękujemy za to, że przyjechałaś i przywiozłaś te jagodzianki. Chciałabym powiedzieć, że to był full service. To było z przyjemnością, bo ja uważam, że takie rzeczy są od dzielenia się z najbliższymi i co by było mi po tym, jakbym to testowała w domu. Oczywiście mogę to pokazać Wam, drodzy widzowie, ale myślę, że fajnie jest dzielić się takimi przyjemnostkami z ludźmi, którzy też doceniają pyszne jedzonko. Potem się okazuje, że macie w sumie bardzo podobne preferencje i co, jeżeli macie pomysły, wy, na to, co jeszcze mogłybyśmy sobie potestować. Po pierwsze, czy podoba Wam się taka konwencja, żeby sobie testować różne rzeczy z Warszawy i nie tylko? I jeżeli macie pomysły na to, co konkretnie to mogłyby być? Na przykład różne chleby, ewentualnie jakieś croissanty. Humusy. Powiedzcie chleb. No dużo jest tego. Mogłybyśmy tak naprawdę teoretycznie wybrać jakąś nawet jakieś danie i je pozamawiać. Ale humusem. No. Blisko wschodnie restauracje. Bo to jest coś, co można jakby... Przewieźć łatwo. Przewieźć, ale też może być zimne. Porównanie będą... Ja jestem bardzo wybredna z falafelami na przykład, więc jestem bardzo ciekawa. Ja z humusem. Ale to ja bym wtedy chciała chodzić po restauracjach chyba, bo ja nie lubię jedzenia na wynos. No właśnie dlatego tak to jest do dyskusji, ale bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, nie byłam w łazience, jestem cała brudna, tak jak należy, na twarzy, w twarzy, na rękach. I chciałam Wam bardzo podziękować za to, że oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że to było dla Was rozrywką, bo dla nas było niesamowitym ubawem. I bardzo chciałabym podziękować partnerowi dzisiejszego odcinka, czyli telefonowi Google Pixel 8 Pro, na którym jest wykonany cały ten materiał. I powiem Wam szczerze, że po pierwsze uważam, że patrzę teraz na niego i ten telefon jest naprawdę piękny i solidnie wykonany, a dodatkowo według mnie nagrał nam to wszystko w super, super, super jakości. Bateria trzyma niesamowicie, w sensie naprawdę ona trzyma 2 dni, więc ja jestem też pod tym względem zachwycona. Dodatkowo telefon ma też dużo fajnych funkcji AI. To jest w ogóle jedyny telefon zaprojektowany przez Google, tak jak mówiłam we wstępie. I o tych funkcjach zresztą powiedziałam Wam na Instagramie, bo jeżeli lubicie przerabiać materiały, na przykład zdjęcia, tutaj mam na myśli ojku, na Waszych telefonach, to jest to naprawdę super, super, super narzędzie. Także tam to stestowałam, możecie wejść na mojego Instagrama Karolina Sobańska. No dodam tylko, że jest to telefon w bardzo dobrej cenie i możecie go dostać w Media Expert. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie. Raz jeszcze wielkie dzięki. Mam nadzieję, że zapłacicie się jeszcze na jakieś jagodzianki w tym sezonie, a jeśli nie, to za rok. Buziaki!